Widzimy, że ci młodzi ludzie trafili do niewoli. Będąc w niewoli, podjęli ryzyko, żeby nie jeść ze stołu królewskiego, a pewno było to smaczne jedzenie, i nie pić wina, które pił sam król, a pewno byle czego nie pił. Gotowi byli z tego zrezygnować, żeby zachować czystość. Potem zostali wywyższeni na wysoką pozycję tych, którzy mieli zarządzać prowincją babilońską. I potem zdarzyło się to doświadczenie, gdzie musieli podjąć decyzję, czy tak, powiedzmy, dobrze ułożoną sytuację w niewoli wystawić na próbę, czy poddać się. Tak jak już kiedyś mówiliśmy, kiedy wszyscy klękają, a ty stoisz, to stajesz się bardzo mocno widoczny. A więc oni wiedzieli, że staną się widoczni i będą narażeni na utratę tego, co osiągnęli. Ale bardziej interesowało ich to, dlaczego oni zrezygnowali ze stołu królewskiego na konto jedzenia prostych rzeczy, warzyw, wody, popijanie wodą. Dlatego, że chcieli być czyści wobec Boga, więc to ich zachowało. Twój umysł może zachować w chwili doświadczenia tylko czystość. Dla czystego wszystko jest czyste i ten czysty jest w stanie w różnych doświadczeniach podejmować decyzje zgodne z wolą Boga, nie wpadając w panikę ani myślenie, cóż teraz stracę. Jak decydujesz w swoim codziennym życiu? Czy rezygnujesz z tych różnych rzeczy dlatego, żeby być czystym, czystą? Czy zachowujesz w czystości serce swoje, a twoje oczy są czyste i nie patrzysz na zło, ale patrzysz na to, co dobre? Czy twoje usta wypowiadają słowa, które są prawdziwe? Wtedy, kiedy przychodzi większa próba, okazujesz się zwycięzcą. Jeżeli w małym nie jesteś wiernym, jak w dużym okażesz się wiernym czy wierną? Jeśli oni by nie wierzyli, że istnieje wieczność, to dla nich byłoby szkoda tego przemijającego życia i oni by się uratowali, czyniąc pokłon. Po prostu zachowaliby życie dalej. Wiedzieli, że zginą. Musieli wierzyć w wieczność, skoro byli gotowi zginąć. Czy wieczność jest cenniejsza niż to, co przemija? Jak często wrogowi udaje się to, że właśnie człowiek dla tego, co przemija, rezygnuje z wieczności. I potem przychodzą różne doświadczenia i człowiek nie jest w stanie wygrać w tych doświadczeniach. I dlatego tak ważny jest każdy dzień, każda chwila, twoje decyzje. Jeżeli niesiesz na sobie brzemię grzechów, to one nie pozwolą ci być zwycięzcą czy zwyciężczynią. Musisz usunąć je, żeby mieć czysty sposób myślenia. Wielu ludzi gmatwa się w różnych rzeczach, później się dziwią, dlaczego nie umieją podjąć dobrych decyzji i chodzić z Bogiem. Dlatego właśnie, że sam Bóg sprzeciwia się ich chodzeniu z Nim, bo On jest święty. Bóg zawsze mówił, że na Nim okazuje się świętość Jego ludu. A więc każdy, który się do Niego zbliża, a nie jest w świętości, zginie. Na Bogu okazuje się świętość Jego ludu. Jeżeli człowiek podchodzi do Boga i żyje, to znaczy, że jest święty. Jeżeli przestaje żyć, to znaczy, że nie jest święty. A więc zobaczcie, ilu wierzących ludzi przestało żyć. Zbliżają się, śpiewają, modlą się, a potem okazuje się, że przestają żyć. Zaczyna im się wszystko gmatwać, psuć, bo jak się zbliżali do Boga? Jak do posągu. A nie jak do żywego, świętego Boga. I dlatego wielu ginie, dlatego że zlekceważyło Boga. Ich serce stwardniało, dlatego że Bóg je zatwardził. Gdyby zrozumieli, z kim mają do czynienia, to by zaprawdę zaczęli pokutować i to naprawdę pokutować. A dlatego, że zbliżają się lekkomyślnie, no to stwardnieli. I gdzie mają pokutować, jak oni nie mają potrzeby pokutować? To jest wina złego traktowania Boga.
ci młodzi ludzie zachowywali w czystości swoje serca, wykonywali, domyślamy się, tak jak Daniel, pracę prawidłowo, bez żadnych pachlojek, bez niczego i byli gotowi powiedzieć nie. Święte zdecydowanie nie pochodzi z chwili, pochodzi z codzienności. I potem widzisz, jak ludzie gubią swoją wieczność, to jest tragedia. Dlatego, że łatwiej im podjąć decyzję co do dzisiaj niż co do wieczności. Możemy powiedzieć w ten sposób, że tutaj król chciał ich wrzucić do ognia, który jest szkodliwy dla ciała, który powinien spalić ich, bo taka jest kolej rzeczy. Było czytane, że kiedyś Bóg wrzuci do ognia, który rzeczywiście będzie palił. Ale teraz Bóg wrzuca nas też do ognia. Co jest tym ogniem? Otóż wszystkie humory ludzkie to jest ogień. Wszystkie złe nastawienia to jest ogień. Wszystkie pomówienia, oskarżenia. Jak spojrzysz na życie Jezusa, on był otoczony ogniem. Wszyscy byli jak ogień. Skrzyczeli, byli rozżarzeni, zgrzytali zębami. Mieli wywołać w Jezusie jakieś poparzenie, jakąś reakcję. I nie wywołali. On był cały czas w ogniu. Pychy, dumy, arogancji, złośliwości. Oskarżali go, że diabeł posługuje się nim. Próbowali go dotykać tymi językami swoimi, rozpalonymi przez diabła, a on pozostał czysty. I kiedy ten ogień najmocniej palił się, gdy był ukrzyżowany, on odpowiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, bo w sumie nie wiedzieli, komu służą. Tak często ludzie, którzy nie słuchają tego, co Jezus mówi, stają się wrogami ukrzyżowanego. I oni stają się ogniem dla dzieci Bożych. To jest straszna służba. To nie jest służba nagrodzona. I to oni chcą spalić dzieci Boże na ziemi. Swoimi złymi słowami, złymi działaniami, odpłacaniem się za dobro złem. A dzieci Boże mówią: Boże, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To znaczy, że jest jeszcze dla nich nadzieja. Gdyby nie było nadziei dla tych ludzi, którzy byli tym ogniem ciemności rozpalonym przez piekło, to Jezus nie mówiłby: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To znaczy, że Jezus daje im nadzieję, tym ludziom, którzy chcieli Go zniszczyć. On daje nadzieję, że może im to przebaczyć. I tak dzieci Boże też mają. Że ich wrogowie próbują ich zniszczyć, spalić ich osobowość, a oni są gotowi im to przebaczyć. Są jak ci młodzieńcy, którzy wpadają w ogień i on ich nawet nie był w stanie z fądem swoim zanieczyścić, a więc po której stronie jesteś, musisz zobaczyć, czy jesteś ogniem dla dzieci Boże, które próbują, czy dziecko Boże zmieni swoją naturę niespalalnego, bo Boga nie jest w stanie nikt, żaden ogień spalić, czy cokolwiek, Pan Jezus tam był, czy z nami jest. Pomyśl, komu służysz, czy Bogu służysz jako dziecko Boże, czy służysz diabłu jako płomień? Czy odpłacasz za dobro złem, czy za zło dobrem? Musisz zweryfikować, bo to jest jeszcze na ziemi, jeszcze czas na zmiany, jeszcze można się uratować. Później już nie będzie jak. Jeżeli byś dziecko Boże wrzucił do Gehenny, cała Gehenna nie byłaby w stanie naruszyć osobowości dziecka Bożego. Cały ten ogień, cały ten żar Gehenny nie byłby w stanie dotknąć dziecka Bożego. Ale gdybyś wrzucił bezbożnika do wieczności, to ten bezbożnik nie byłby w stanie znieść ani ułamka jakiegokolwiek czasu. Zginąłby natychmiast. Jeżeli dzisiaj nie przejdziesz próby ognia i nie nauczysz się zło zwyciężać dobrem, nie jesteś dzieckiem Bożym.
Bóg zawsze doświadcza swoje dzieci i wrzuca nas w ogień. Czytasz to w Zachariasze. I wrzucę w was wodę. I wrzucę w was w ogień. I będę was przetapiał i będę was oczyszczał. Jak oczyszczał? Kiedy cię wszystko zło atakuje i chce cię spalić, zniszczyć. Pamiętacie, jak Paweł mówił o zbroi? I weź tarczę wiary, którą zgasisz wszystkie ogniste pociski złego. To są te ogniste pociski, które mają naruszyć twoją osobowość Chrystusa. Mają wywołać w tobie starego człowieka, żebyś zaczął działać po staremu. Jeżeli doznajesz, że to się dzieje, to musisz zweryfikować swoją osobowość. Musisz zweryfikować, jak stoisz wobec Boga. Czy Chrystus chroni cię? Czy On cię napełnia sobą? Czy w tobie płonie ogień, który jest silniejszy od ognia wszystkich ludzkich złych nastawień, którymi diabeł chce wywołać w tobie coś złego? Czy płomienny duchem jesteś napełniony, żeby służyć Bogu w tych czasach i w tamtych czasach? Czyście próby nie przeszli? Lepiej służyć Bogu niż diabłu. Wielu ludzi gdzieś służyło diabłu i się upamiętali. Widząc postawę Bożego dziecka, zobaczyli, że jest coś silniejsze niż ich zło. Wygraj. Bądź napełniony dobrem Chrystusowym. Czy to łatwe? Nie. Skoro sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to gdzie się znajdzie bezbożny? A więc pomyśl, komu służysz. Dziecko Boże nigdy nie jest ogniem dla innych dzieci Bożych. Nigdy nie jest próbą dla dzieci Bożych. Nigdy. Jezus nie jest próbą dla mnie. Jezus nie jest ogniem dla mnie. Jezus jest dla mnie Zbawicielem. I dzieci Boże, kiedy są oczyszczone, uwolnione, one są jak Zbawiciel. One żyją jak Zbawiciel. One znoszą wtedy ogień. One przechodzą przez ogień. Jest to zrozumiałe, prawda? Izajasza, 43 rozdział. Od pierwszego wiersza. Lecz teraz tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo cię wykupiłem. Nazwałem cię twoim imieniem, moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą. A gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem. Chwała Bogu. Bez Niego to nie mamy szansy tutaj. Tu cały czas się pali i coraz bardziej się pali. Coraz bardziej się pali. A w czasach końca będzie wszędzie się palić. Nawet wśród wierzących będzie się ostro palić. Jak się ostoisz, jeśli dzisiaj nie będziesz czystym, czystą? Jeśli dzisiaj będziesz szedł na łatwiznę, uciekał od tego, gdzieś tam sobie chował się w krzakach swojego własnego domku przed doświadczeniami, które muszą przejść dzieci Boże. Jakub pisze, że bądźcie szczęśliwi, gdy was różne doświadczenia dotykają, gdyż one są dla was błogosławieństwem z nieba, bo wtedy rośniecie, rośnie was wytrwałość, cierpliwość, łagodność, więcej Chrystusa wtedy widać. Bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem, ja, święty Izraelski, twoim Wybawicielem. Ja jestem. Lepiej służyć Panu, lepiej krzyż swój nieść codziennie, niż obciążać swoim życiem innych, niszczyć, próbować zniszczyć to, co dobre. Lepiej służyć Bogu niż diabłu. Z diabłem służący będą w strasznym miejscu, ale ci, którzy Bogu służą, będą w dobrym miejscu. Lepiej samemu cierpieć, niż zadawać cierpienia innym. Pomyśl o tym. Póki jest jeszcze czas. Ale jeśli nie będziesz w czystości zachowywać swego życia, to będziesz musiał służyć za ogień. Bo brudne, to co brudne, diabeł też jest wypróbowującym. To co brudne wypróbowuje, oni wszyscy, diabeł przybiera pozór anioła światłości, żeby zwodzić. On używa swoje sługi, żeby przeciągnąć, może się uda tak czy inaczej, jeżeli nie cierpieniami, to pochwałami, czymkolwiek, żeby tylko dziecko Boże opuściło swoje zwycięskie miejsce w Chrystusie Jezusie. A w Chrystusie Jezusie, choćbym szedł przez ogień, nie spłonę. Choć będę szedł przez rzeki czy wodę, nie zaleją mnie, nie zniszczą mnie. Różne doświadczenia są na drodze człowieka, dziecka Bożego.
Nie ostoisz się, jeżeli Pan nie będzie z Tobą. Nie dasz rady, nie poradzisz sobie. Dlatego tak bardzo jest potrzebny nam Pan i żeby zrozumieć. Musisz każdemu w zgromadzeniu Bożym wyznaczono służbę i musisz w tej swojej służbie być, bo tam Cię czekają Twoje cierpienia. Komu więcej powierzono, od tego więcej się wymaga. Jeżeli unikasz służby w Kościele, w zborze, unikasz cierpień, które pozwolą Ci zobaczyć, jak bardzo potrzebujesz Jezusa. Dlatego tak wielu wierzących mało potrzebuje Jezusa. Żyją sobie religią, żyją, nie Jezusem. A potrzebujesz Jezusa w każdej chwili potrzebujesz. Tym bardziej teraz, kiedy ten świat nawet wrze aż nerwowością, złośliwością, kiedy bezbożność stoi na cokolwiek i ludzie się kłaniają bezbożności, wykorzystują bezbożność, żeby się przesuwać, ratować, no cokolwiek robić. Zobaczcie, że nie król zmienił młodzieńców w popiół, ale młodzieńcy zamienili króla w pokornego. Lepiej pozostać w dobru. Cała nadzieja w Bogu. Jeżeli dobro nie zmieni kogoś, to nie moja wina, że nie zmieni kogoś dobro, które mieszka we mnie. Nie moja wina. To jest wina tego, który wzgardza dobrem. Bo można wzgardzić Jezusem i nie przyjąć tego dobra, który jest w nim. Ale to nie jest wina Jezusa. To jest wina tego, który nie przyjmuje tego, co jest w Chrystusie Jezusie. A kto go przyjmie, temu on da prawo bycia dzieckiem Boga. Lepiej by się ludzie ratowali, cierpieli. Cierpieli z powodu Jezusa, nie z powodu grzechów. Tylko za to, że żyją w Chrystusie, żeby cierpieli. Bo to cierpienie jest normalnym życiem codziennym dziecka Bożego. Wcale nie jest łatwym ani przyjemnym. Ale przynajmniej można zobaczyć, czy człowiek już jest wolny od tego, by oddać. Ile słów pada, które nigdy nie powinny paść. Jak się człowiek zanieczyści mową, to gdzie będzie jego serce? Przecież z obfitości serca mówią usta, mówi Jezus. Jeżeli człowiek słyszy, że własne jego usta wypowiadają czyjej słowa niegodne tego, co by Bóg miał słyszeć, to już człowiek powinien wiedzieć, człowieku, jesteś w wielkim niebezpieczeństwie, będziesz ranić innych ludzi swoimi słowami. Bo jeżeli brudne jest serce, to słowa muszą być zapalone diabłem. A jeśli człowiek oczyści swoje serce i przyjmie swoje cierpienia, to te cierpienia co robią właśnie? Jeśli ktoś cierpi, co zaprzestaje? Grzeszyć zaprzestaje. Jest nadzieja. Ale jeśli nie będziemy prawdziwie świadomi tego, że musimy żyć w ogniu, dzisiaj w ogniu, napełnieni ogniem, który jest większy od tego, który pali się na zewnątrz, to nie wychowamy się, nie urośniemy. Nie będziesz jak skwarka. Może będzie cię nieraz skręcało, ale nie będziesz jak skwarka. Będziesz coraz bardziej świadomym zwycięstwa Chrystusa i coraz bardziej będziesz widzieć krzyż, jak On mówi z krzyża: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest najpotężniejsze zwycięstwo nad diabłem, który tak strzelał w Jezusa różnymi strzałami. Biedni ci ludzie, którzy nie rozumieją Ewangelii, którzy myślą, że mogą ranić innych i że przez to ich serce nie stwardnieje. Biedni ci ludzie. Im bardziej ranią, tym bardziej twardzi się robią. A ci, którzy są ranieni, tym bardziej są elastyczni przed Bogiem. Póki czas, można się upamiętać, porzucić zło. 1 Koryntian 3 rozdział, czytamy od 10 wiersza. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A więc budowa jest na doskonałym Synu Boga, nie na jakimś zepsutym, pokalanym, jakimś brudnym, zanieczyszczonym kombinacjami, humorami, zawiściami, złośliwościami. Fundamencie on jest doskonale czysty. Tam nie ma nic nieczystego. Na tym fundamencie, Paweł mówi, teraz każdy ma zacząć budowę i nic tam nieczystego nie może się zmieścić. Wszystko musi być czyste.
A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Dzień sądny jest nad Kościołem, nad ludem Bożym dzisiaj. Nie później dzień sądny pokaże. Dzisiaj dzień sądny, ten ogień palący, który wypala wszystko, całe nasze zepsute człowieczeństwo, które chciałoby oddać, chciałoby się zrewanżować, chciałoby w jakiś sposób wykazać, że nie jest tak, że nie jest to prawdą, czy cokolwiek. To wszystko płonie. Pan, On jest sprawiedliwością moją. On odpowie. A więc lepiej niech spali się to, co ja bym zbudował w swoim ja, a zostanie tylko Chrystus. A bez ognia jak się ma spalić? Jeżeli byś tylko był otoczony, czy otoczona ludźmi, którzy cię lubią, kochają i wszyscy są dla ciebie ach i och, to co? Gdzie byś spłonęło to? Dlatego zawsze mówię, do świata, do roboty, do świata. Ten świat jest ogniem. A więc tam w świecie będziecie palić ogień grzeszników. Ich złości, zawiści, ich niechęci. To wszystko będzie ciebie próbować, na co cię stać. Między wierzącymi można sobie odegrać coś tam, a niektórzy też potrafią popalić. Ale świat jest do tego przeznaczony. Wielu umyka, chowa się przed tym. Ja uważam, nie właśnie. Ci młodzieńcy byli sami. Daniel był sam, otoczony tymi ludźmi zepsutymi. Oni wszędzie czyhali na niego. I on się kazał zwycięzcą. Czy chcesz wygrać? Jeżeli nie będziesz w próbie, to jak wygrasz? Schowasz się w swoim domku i będziesz udawać coś. Gdzie jest twoja służba w zborze, przez którą cierpisz tutaj i znosisz różne zniewagi może, czy pomówienia, czy oskarżenia. Gdzie jest twoja służba w tym zborze, żebyś cierpiał, czy cierpiała z powodu tego, że żyjesz tutaj w czystości dla Pana, a potem w tym świecie. Tak jak było powiedziane, gdzie się wypala cegły? W piecu się wypala. Po co się piec buduje? Bo bez pieca się nie wypali cegieł. Po co są te wszystkie doświadczenia? Po co to wszystko? Żeby człowiek zrozumiał i zobaczył, jeżeli dzisiaj nie zrobię porządku z tym swoim złym stanem, to kiedyś zginę w Gehennie. To jest prawdziwe przesłanie od Boga. Bo kogo miłuje, tego karci, ćwiczy i wychowuje. Ten świat przemija, to wszystko się kończy. Niech Bóg pomoże nam właśnie, żebyśmy nie służyli złemu. My nie mamy być dla siebie ogniem. Dzieci Boże nie mają być dla siebie ogniem. Dzieci Boże mają się budować na Boży dom. Zrezygnuj ze swego wszystkiego. Daj się ukrzyżować. Inaczej będziesz w złej sprawie służył czy służyła. Bez krzyża musisz być uległy diabłu. Pamiętacie, jak Paweł pisał do Tymoteusza? Są tacy, którzy nadal są niewolnikami diabła. To byli ludzie wierzący, ale którzy nadal byli niewolnikami diabła. Nadal służyli złemu, a nie Bogu. I Bóg mówi, Paweł pisze, ale może przyjdzie dzień, w którym Pan wydostanie ich z tej niewoli. Lepiej, żeby szukali Pana, żeby wydostać się z tego. Nasze języki nie mają się krzywdzić. Nasze języki mają służyć, błogosławić. Mówić dobre, pożyteczne, prawdziwe słowa. Wymówcie to, co Słowo Boże mówi. Wymówcie ze sobą prawdę. A jeżeli by kto w jakiejś sprawie oszukiwał brata swego, czcicielem tego jest Bóg. My mamy do czynienia ze świętym Bogiem i On jest straszniejszy niż ten cały piec rozpalony przez tego króla. Mamy się bardziej, pamiętacie, jak apostołowie mówili, kogo się mamy bardziej słuchać, was czy Boga? Pomyśl, bracie i siostro, jeżeli nie będziesz chodzić w czystości, musisz piec swoich braci i siostry. Musisz, nie masz wyjścia. Twoja postawa będzie zła, będzie płonąć inny ogień. Ale jeśli będziesz dbać o czystość swojego myślenia i działania i serca, to nie będziesz nikogo przypiekać. Będziesz raczej leczyć rany, usługiwać w dobrej sprawie, wyprowadzać kogoś z jakiegoś rozbicia, rozdarcia. Będziesz służyć, a nie panować. Musisz pamiętać, że skoro my jako żołnierze Chrystusa zostaliśmy posłani, aby zwyciężać zło dobrem, to diabeł posyła tych, których ma, żeby zwyciężać dobro złem.
I to jest wojna. Oni używają oręża ciemności, a dzieci Boże oręża światłości. Niech Bóg pomoże wytrwać do końca i wejść tam, gdzie jest dom Ojca, żebyśmy nie dali się... Pamiętajcie, jak jest Pan Jezus powiedział, że w czasach końca spośród was wyjdą ludzie i będą was nienawidzieć. Będą was zabijać, wydawać. To są ci właśnie, którzy nie dbali o czystość swoich serc, którzy nie miłowali prawdy i Bóg wydał ich na obłęd. Pamiętaj, my żyjemy w takich czasach. To, co się dzieje na ziemi, to jest jeden wielki chaos. Wielki jeden chaos. Ten garku się już gotuje. A wierzący ludzie nie rozumieją, że trzeba się ratować, że trzeba kończyć swoje brudne sprawki, oczyszczać się, porzucać zło. Im szybciej, tym lepiej. Stać się przyjacielem dla brata, dla siostry. Być kimś, który szuka tego, aby Pan był uwielbiony przez uleganie, poprzez widzenie drugiego, co ja drugiej osobie zrobiłem, co ty zrobiłeś, czy to było dobre, czy to było złe. To jest ważne. A wy dobro czynić nie ustawajcie. To nie jest łatwe nie przestać czynić dobra, kiedy wiele zniechęceń, wiele ognia próbuje spalić to twoje pragnienie, działanie dobra. Jest możliwe, dlatego ci, którzy są rozpaleni Duchem Świętym, oni nikomu nie szkodzą. Jedynie mogą pomóc. A więc jeżeli gdziekolwiek, ktokolwiek szkodzi, to musisz szybko skończyć z tym, bo szkodnicy nie wejdą do wieczności. Jak najszybciej przejść na stronę tych, którzy budują, niosą wsparcie, którzy pomagają w różnych sprawach i nie spodziewają się zwrotu. Amen. Amen.